Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada przywrócenie kontroli na granicy ze Słowacją. Stany Zjednoczone pożyczą pieniądze na modernizację polskiego wojska. Komisja Europejska rezygnuje z restrykcyjnych norm wobec samochodów z silnikiem spalinowym. Włochy krytykują Niemcy za dofinansowanie organizacji pozarządowych. Stany Zjednoczone nie wypłaciły odszkodowań torturowanym w irackich więzieniach. Chiński koncern Huawei skupia się na rozwoju sztucznej inteligencji. Wtorek, 26 września, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Sytuacja migracyjna wokół Polski się zaostrza. Polska wprowadza więc kontrolę na granicach ze Słowacją, a tymczasem Niemcy domagają się ich przywrócenia na granicach z Polską i Czechami. Premier Mateusz Morawiecki polecił ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu wprowadzenie wyrywkowych kontroli na granicy polsko-słowackiej. Służby mają przyglądać się zwłaszcza busom, autobusom i samochodom, gdy zachodzi podejrzenie, że mogą być nimi transportowani nielegalni imigranci. Morawiecki tłumaczy swoje działania obroną przed możliwymi zarzutami o nieszczelność granicy Polski ze Słowacją. Według radia RMF FM, jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, polskie służby są gotowe nawet na tymczasowe przywrócenie kontroli na granicach Polski ze Słowacją i Czechami. Na razie Straż Graniczna stara się zwiększać liczbę swoich patroli na terenach przygranicznych, a polskie władze liczą na bardziej aktywne działania ze strony wspomnianych państw. W tym tygodniu czeski rząd ma podjąć zresztą decyzję o ewentualnym przywróceniu kontroli na granicach ze swoimi sąsiadami. Pogarsza się także sytuacja na granicy polsko-niemieckiej. Premier Saksonii Michael Kretschmer uważa, że stała się ona dramatyczna, dlatego należy jak najszybciej przywrócić stacjonarne kontrole na granicach Niemiec z Polską i Czechami. Dodatkowo polityk skrytykował rząd kanclerza Olafa Scholza, który jego zdaniem jest opieszały w kwestii deportacji nielegalnych imigrantów i w ten sposób nie daje jasnego sygnału, zwłaszcza obywatelom państw Afryki Północnej planującym przedostanie się do Niemiec. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce 2 miliardy dolarów na modernizację armii. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował ponadto o podpisaniu umowy na zakup śmigłowców Apache. Przewiduje ona m.in. stworzenie centrum serwisowego tych maszyn w Bydgoszczy. Departament Stanu USA zapowiedział przekazanie Polsce blisko 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego. Pożyczka na rozwój Wojska Polskiego ma związek zarówno z polskim wsparciem dla walczącej Ukrainy, jak i z zapowiedziami modernizacji sektora obronnego. Zdaniem amerykańskich urzędników, Polska ma tym samym aspirację do bycia jednym z wiodących państw NATO. Wśród działań podjętych przez polski rząd wymieniono zawarcie polsko-amerykańskiej umowy o wzmocnionej współpracy wojskowej, udział w misjach sojuszniczych NATO i goszczenie ich sił na swoim terytorium, pozbycie się starego rosyjskiego sprzętu wojskowego czy przyjęcie wieloletniego programu unowocześnienia sił zbrojnych. Władze w Waszyngtonie dodatkowo przekażą 60 milionów dolarów na spłatę kosztów pożyczki, aby w ten sposób przyspieszyć rozwój polskiego potencjału obronnego. Dzięki temu Polska będzie mogła zrealizować pilne zamówienia w Stanach Zjednoczonych. Przebywający z wizytą w Ameryce minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował z kolei o podpisaniu umowy ze Stanami Zjednoczonymi na dostarczenie Polsce 96 śmigłowców Apache. Porozumienie zakłada także utworzenie centrum serwisowego tych maszyn w bydgoskich zakładach WZL-1. Przynajmniej jeszcze przez kilka lat dostępne będą tanie samochody i pojazdy z silnikiem diesla. Komisja Europejska pod presją 8 państw Unii Europejskiej wycofała się z wprowadzenia dotychczasowych założeń normy Euro 7, która oznaczałaby kłopoty dla europejskiej branży motoryzacyjnej. Portal Dziennika Gazety Prawnej przypomina, że od 2022 roku Komisja Europejska próbowała przeforsować zaostrzoną wersję przepisów Euro 7. Norma w proponowanym dotąd kształcie przewidywała obniżenie o blisko 1/3 emisji cząstek stałych, dwutlenku węgla i tlenków azotu NOx. Poza tym poziom emisji miał być monitorowany przez cały okres eksploatacji samochodów z silnikiem diesla i benzynowym, a limity emisji miały również dotyczyć pyłów pochodzących z klocków i tarcz hamulcowych.
Ministrowie państw Unii Europejskiej zgodzili się ostatecznie na przyjęcie mniej wyśrubowanych norm. Przeciwko regulacjom proponowanym przez Komisję Europejską opowiedziało się 8 krajów, a wśród nich Polska. Argumentowały one, że Euro 7 w swoim pierwotnym kształcie jest zbyt kosztowny dla przemysłu motoryzacyjnego, a jednocześnie nie ma zbyt wielkiego wpływu na realizację celów dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Koszty wdrożenia nowych norm ponieśliby tym samym głównie odbiorcy tanich aut osobowych. Ostatecznie Rada Unii Europejskiej zgodziła się na kompromis przygotowany przez Hiszpanię. Zakłada on pozostawienie dotychczasowych warunków testów normy Euro 6, limitów emisji dla aut ciężarowych i dostawczych oraz przesuwa zakładane dotąd terminy obowiązywania nowych przepisów. Włoska premier Giorgia Meloni skrytykowała niemieckiego kanclerza Olafa Scholza za dofinansowanie dwóch organizacji pozarządowych. Zajmują się one bowiem pomocą nielegalnym imigrantom przedostającym się do Włoch szlakiem wiodącym przez Morze Śródziemne. Meloni wysłała specjalny list do Scholza, w którym skarży się na plany niemieckiego rządu. Władze w Berlinie bez konsultacji z Rzymem chcą przekazać środki finansowe dwóm organizacjom pozarządowym zajmującym się przyjmowaniem nielegalnych imigrantów przedostających się do Włoch, a także pomagają osobom podróżującym do Europy łodziami przez Morze Śródziemne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec w piątek ogłosiło swoje plany wsparcia dla organizacji pozarządowych. Rząd Scholza przekaże więc od 400 do 800 tysięcy euro fundacjom zajmującym się pomocą humanitarną na lądzie oraz ratowaniem osób transportowanych łodziami przez przemytników ludzi. Niemiecki resort dyplomacji podkreślił, że ratowanie ludzi na morzu jest prawnym, humanitarnym i moralnym obowiązkiem. W ostatnich tygodniach Włochy odczuwają rosnącą presję ze strony nielegalnych imigrantów, ponownie masowo przybywających na wyspę Lampedusa. Meloni w związku z kryzysem zdecydowała się na wdrożenie środków mających odstraszać mieszkańców Afryki Północnej od prób przedostania się do Europy, a także stara się powstrzymać statki organizacji pozarządowych przed dokowaniem we włoskich portach. Jednocześnie szefowa włoskiego rządu przyznała, że przejmując przed rokiem władzę, spodziewała się większych osiągnięć w zakresie walki z nielegalną imigracją. Organizacja praw człowieka Human Rights Watch skrytykowała postępowanie Stanów Zjednoczonych wobec osób torturowanych w irackich więzieniach. 20 lat po amerykańskiej inwazji na Irak wciąż nie wypłacono odszkodowań osobom pokrzywdzonym w więzieniu Abu Ghraib. Działacze Human Rights Watch przeprowadzili szereg rozmów z byłymi więźniami. Obywatele Iraku opowiadali w nich o torturach, których doświadczyli podczas swojego pobytu w zakładzie w Abu Ghraib. Wielu z nich podkreślało, że spędzili w nim nawet kilkanaście miesięcy, a ostatecznie zostali wypuszczeni bez postawienia im żadnych zarzutów. Do dzisiaj mają jednak odczuwać skutki złego traktowania ze strony amerykańskich żołnierzy. Ogółem co najmniej 11 wojskowych ze Stanów Zjednoczonych zostało skazanych za nielegalne praktyki, których dopuścili się w trakcie spełnienia służby w więzieniach w Iraku. France 24 zauważa, że wyroki dla amerykańskich żołnierzy były wyjątkowo łagodne, a dodatkowo do odpowiedzialności w żaden sposób nie zostali pociągnięci ich dowódcy. Według Human Rights Watch w czasie międzynarodowej interwencji kierowanej przez Stany Zjednoczone przetrzymywanych w aresztach było nawet 100 tysięcy Irakijczyków. Międzynarodowy Czerwony Krzyż twierdzi z kolei w swoim raporcie, że od 70 do 90% osób zostało aresztowanych przez pomyłkę. Osoby poszkodowane przez bezprawne działania amerykańskich żołnierzy w więzieniu w Abu Ghraib jak dotąd nie otrzymały żadnych odszkodowań, bo nie mogą znaleźć żadnej legalnej drogi pozwalającej im na zgłoszenie swoich roszczeń. Huawei w ciągu najbliższej dekady zamierza skupić się na rozwoju sztucznej inteligencji. Chiński gigant technologiczny ogłosił nową strategię w czasie, gdy Chińska Republika Ludowa zarzuciła Stanom Zjednoczonym dokonywanie kilkanaście lat temu ataków hakerskich wymierzonych w koncern. Telewizja CNN zauważa, że Huawei po raz pierwszy od 10 lat ogłosiło swoje nowe plany. Przez ostatnie dwie dekady chińska firma inwestowała swoje środki w przetwarzanie w chmurze oraz w ochronę własności intelektualnej, natomiast teraz zamierza postawić na rozwój sztucznej inteligencji. Huawei w swoim oświadczeniu zapowiada dostarczenie nowych rozwiązań, aby pomóc wszystkim branżom w maksymalnym wykorzystaniu nowych możliwości strategicznych.
Na początku września podobne plany odnośnie rozwoju sztucznej inteligencji przedstawił inny chiński gigant, czyli koncern Alibaba. Jak zauważa CNN, w ostatnich miesiącach wykorzystanie nowych możliwości technologicznych ogłosiło wiele innych firm działających w tej branży, zainteresowanych zwłaszcza pracami nad udoskonaleniem ChatGPT+ i GPT-4. Huawei ogłosił swoją nową strategię w czasie kolejnych napięć między Chińską Republiką Ludową i Stanami Zjednoczonymi. Pekin zarzucił Waszyngtonowi przeprowadzenie przed 15 laty ataków hakerskich przeciwko swojemu gigantowi, które miały polegać głównie na kradzieży chińskich zasobów danych. W samej Ameryce zaniepokojenie wywołała premiera nowego smartfonu opracowanego przez Huawei. Analitycy badający Mate 60 Pro twierdzą, że zawiera on chip 5G, a to może oznaczać ominięcie przez koncern sankcji nałożonych przez Departament Handlu USA. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, zapraszamy serdecznie do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.